Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część z serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj jest to 49. część i zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne. Dlatego, że Biblia jest absolutnie wystarczalna i to jest podstawa tego, żeby można mieć pewność, że zbawienie, które jest z łaski, jest tak, jak opisuje to Biblia. Nie jest tak, jak to opisują ludzie. Ja jestem świadom, że niektórzy chcieliby mnie przekonać, że są pewne rzeczy tak całkowicie zmienione od czasu napisania Biblii, że ja potrzebuję innych wskazówek niż te, które dostarcza mi Biblia. I tacy ludzie mówią, że społeczeństwo nie jest takie, jakie było, że ludzka rasa zrobiła pewnego rodzaju postępy, że nastąpił rozwój też opanowania sił natury, wzrosły zasoby nauki, pojawiły się nowe nurty filozofii. I to wszystko oznacza, że błędem jest moja postawa, która wyraża się w tym, że uważam Biblię za wyższą od wszystkich innych źródeł i absolutnie wystarczalną jako jedyną. Jestem akurat przekonany, że nadal aktualne są słowa z pierwszego listu do Koryntian. To jest 4, 6. A to, bracia, stosowałem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście się na nas nauczyli nie więcej rozumieć, niż Pismo mówi, abyście się dla jednego nie wynosili jeden nad drugiego. Czyli mamy rozumieć nie więcej, niż mówi Biblia. Tylko to, co mówi Biblia, jest istotne we wszystkich kwestiach. I to jest moje przekonanie. I to jest po prostu oczywiste, że dzisiaj w XXI wieku to moją postawę uważa się za jedynie dziecinną i ignorancję i głupotę. A jestem gotów być uznany za głupiego dla Chrystusa, za ignoranta dla Chrystusa i za takiego, który stał się jak dziecko, byleby być po prostu wraz z Chrystusem na wieki. Nie jest to dla mnie żaden problem, jeśli mnie tak określają. I tacy ludzie, którzy mówią mi te rzeczy, może być bardzo inteligentny i uczony. I ja nie mam żadnego problemu z tym, że w tej kwestii on się bardzo myli, nie znając pism ani mocy Bożej. I to jest oczywiście, przy całym szacunku, jaki należy oddać nauce, talentowi, gdy tylko one znajdują się we właściwym zakresie i we właściwym miejscu, we właściwym działaniu, tam gdzie jest ich miejsce. Ale jeśli ci, którzy podają się za naukowców, zaczynają wbrew nauce twierdzić, że są w stanie wyrokować na temat prawdziwości Biblii, no to po pierwsze sprzeniewierzają się nauce, bo nauka jest materialistyczna z gruntu i powinna bazować tylko na tym, co jest związane z materializmem. A to oznacza, że nie może oceniać duchowych kwestii i duszebnych kwestii. A więc nie są w stanie tego ani potwierdzić, ani tego zakwestionować, chyba że zamieniają się w szamanów, którzy mają owszem różnego rodzaju naukowe uwarunkowania, ale sprzeniewierzają się tej nauce, są zdrajcami nauki, jeżeli próbują
wyrokować na temat prawdziwości Biblii. I kiedy widzę tego typu postawy, kiedy widzę, jak oni tym swoim materialistycznym okiem patrzą na niezrównane objawienie Boże, jakim jest Słowo Boże, no to czuję, że nie jestem wtedy im winien żadnego szacunku, bo to nie są wtedy żadni naukowcy, tylko to są ludzie, którzy się zagubili, dlatego że no, nauka zawodowo uprawiana polega na tym, że wyjaśnia zjawiska tak, jakby nie brała pod uwagę świata duchowego ani duszebnego i tylko cielesny, materialny. A więc jeżeli oni próbują sobie tego typu moce przypisać, to znaczy, że nie są to żadni naukowcy, nie są to żadni filozofowie, tylko to są po prostu religijni aktywiści. I wtedy należy ich traktować jako sługi lub agentów diabła w jego wysiłkach, aby wstrząsnąć tymi wiecznymi filarami, na których zawsze spoczywała wiara ludu Bożego. I nie możemy przez chwilę słuchać ludzi, jakkolwiek głębokich w ich rozmyślaniach, głęboko zanurzających się w ich poszukiwaniach, czytaniu, myśleniu, którzy ośmielają się traktować Księgę Bożą tak, jakby to była książka ludzka i mówić o tym zapisie, o tym, co mamy na kartach, czy dzisiaj na monitorach, ze Słowem Bożym, które zostały napisane przez wszystkich mądrych, uzdolnionych przez Wszechmogącego i Wiecznego Boga. I jeżeli oni o tych kartach mówią tak, jakby to były wytworem płytkiego i krótkowzrocznego śmiertelnika, to się po prostu mylą i nie mają racji. Więc ważne jest, aby każdy, kto czyta Słowo Boże, wyraźnie widział, że ludzie muszą albo zaprzeczyć, że Biblia jest Słowem Bożym, albo przyznać jej wystarczalność i wyższość we wszystkich czasach i we wszystkich krajach, na wszystkich etapach i warunkach ludzkiego rodzaju. I ja przyznaję, że Bóg napisał tę książkę, czyli Biblię, składającą się z 66 ksiąg, w celu tego, że to jest przewodnik dla człowieka. I twierdzę, że ta książka musi być wystarczająca dla człowieka, bez względu na to, kiedy, gdzie i jak tego człowieka treść tej księgi spotka. Czy on jest jako wierzący, czy jeszcze jako niewierzący, czy jako mądry, czy jako głupi, czy jako inteligentny, czy jako ignorant, czy jako ociężały w myśleniu. Całe pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki i wykrywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do każdego dobrego dzieła. I to jest po prostu fakt. To jest z pewnością zupełnie wystarczające, co mówi Biblia. Aby być doskonałym i całkowicie zaopatrzonym, trzeba pamiętać, że ten człowiek Boży musi być niezależny od wszystkich chwalonych mocy, sił, nauki i filozofii, fałszywie tak zwanych. Jeżeli się wtrącają w duchowość lub duszebność, to nie są już naukowe. Wtedy stają się po prostu religijne i są religią zupełnie inną niż ta, która miałaby mieć cokolwiek wspólnego z prawdą, bo kłamliwe są na samym początku, gdyż nauka z definicji opisuje to, co jest materialistyczne. Nie ma mocy, żeby zagłębiać się w rzeczy duchowe. I jestem świadom, że mając tego typu poglądy,
narażam się na szyderstwo jakiegoś człowieka uważającego się za uczonego racjonalistę albo jakiegoś nienagannego i światłego filozofa. Ale ja nie jestem zbyt ostrożny w tej sprawie. I bardzo mi się podoba taka wypowiedź pewnej pobożnej i bardzo prostej kobiety do jakiegoś uczonego człowieka, który usiłował pokazać jej, że natchniony pisarz gdzieś się pomylił, twierdząc, że Jonasz był w brzuchu wieloryba, czy wielkiej ryby, bo to była ryba jest w tekście biblijnym, nie wieloryb, czyli Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby. I ten uczony zapewnił ją, że coś takiego nie może być możliwe, ponieważ naturalna historia wielkiej ryby udowodniła, że nie mógł przełknąć niczego tak dużego. No i cóż powiedziała ta biedna kobieta? Niewiele wiem o naturalnej historii, ale wiem to, że gdyby Biblia powiedziała mi, że Jonasz połknął wieloryba, też bym w to uwierzyła. Jest całkiem możliwe, że wielu powiedziałoby, że ta biedna kobieta była pod wpływem ignorancji i ślepej łatwowierności. Ale z mojej strony jestem przekonany i jestem raczej z tą nieświadomą kobietą, ograniczającą się do Słowa Bożego, niż z uczonym racjonalistą, który próbuje znaleźć w tym Słowie Bożym dziury. I nie mam wątpliwości, kto był w bezpieczniejszej pozycji. Ta prosta kobieta była w bezpieczniejszej pozycji. Choć oczywiście to nie jest tak, że ja wolę ignorancję od uczenia się. Nie, to nie o to chodzi. Ja nie gardzę odkryciami naukowymi lub też nie jest prawdą, że traktuję z pogardą osiągnięcia zdrowej filozofii. Nie, w żadnym wypadku, z dala od tego. Szanuję je wysoko w ich właściwej sferze. Nie mógłbym powiedzieć, jak bardzo cenię pracę tych uczonych ludzi, którzy poświęcili swoją energię na dzieło oczyszczenia świętego tekstu z różnych błędów i zepsucia, które z wiekiem wkradły się do niego przez niedbalstwo lub słabość kopistów, wykorzystywanych przez podstępnego i złośliwego wroga. Każdy wysiłek podejmowany w celu zachowania, rozwinięcia lub zilustrowania lub wyegzekwowania cennej prawdy Pisma Świętego bardzo wysoko cenię. Ale z drugiej strony, gdy znajduję przykłady ludzi, którzy korzystają z ich nauki i filozofii w celu podważenia świętego gmachu boskiego objawienia, to uważam za mój obowiązek podnieść głos w najczystszy sposób i najsilniejszy sposób przeciwko nim i ostrzec każdego najbardziej uroczyście przed ich zgubnym wpływem. Czym innym jest krytyka tekstu, a czym innym jest krytyka niebiblijnych naleciałości. Wierzę, że Biblia, jako napisana w oryginalnym języku hebrajskim, greckim i aramejskim, jest jedynym słowem jedynego mądrego i jedynego prawdziwego Boga, z którym jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień, który widział koniec od początku, ale nie tylko koniec, lecz każdy etap drogi. Dlatego utrzymuję, że nie jest niczym innym jak pozytywnym bluźnierstwem, aby stwierdzić, że dotarliśmy do etapu takiego, którym Biblia już rzekomo nie jest wystarczająca, lub że jest człowiek zmuszony wyruszyć w podróż poza jej okładki, aby znaleźć wystarczające wskazówki i instrukcje dla obecnej chwili
i na każdy moment naszej ziemskiej pielgrzymki. Biblia jest doskonałym wykresem, w której przewidziano każdą potrzebę chrześcijańskiego wędrowca czy żeglarza. Każda skała, każdy piaszczysty brzeg, każda ławica, każde mielizny, każda wyspa została starannie, z największą pieczołowitością zanotowana. Cała potrzeba zgromadzenia Bożego, Kościoła Bożego, Zboru Bożego, jego członków i tych, którzy pracują na niwie pańskiej, została najpełniej przewidziana. Jak mogłoby być inaczej, gdybyśmy przyznali, że Biblia jest Słowem Bożym, a przecież tak przyznajemy, że Biblia jest Słowem Bożym. Czy Boży umysł mógłby wymyślić, albo jego palec naszkicować niedoskonałą mapę, niedoskonały jakiś wykres? Jest to niemożliwe. Albo musimy zaprzeczyć boskości Pisma Świętego, albo przyznać wystarczalność księgi. Ja jestem całkowicie, przejaskrawiając, zwolennikiem tego drugiego poglądu. Biblia jest wystarczająca do wszystkiego. Jestem całkowicie nieotwarty na taką alternatywę dla Słowa Bożego. Czyli uważam, że tylko ten jeden punkt, że Biblia jest Słowem Bożym, wystarczy. Pomiędzy tymi dwoma pozycjami nie ma ani jednego punktu pośredniego. Jeśli księga jest niekompletna, nie może być z Boga. Jeśli jest z Boga, musi być kompletna i doskonała. Ale jeśli jesteśmy zmuszeni postawić się w sytuacji, gdy musimy sięgać do innych źródeł w celu uzyskania wskazówek i instrukcji co do ścieżki zgromadzenia Bożego, Zboru Bożego, Kościoła Bożego, jego członków lub tych, którzy pracują dla Boga, to czy Biblia jest niekompletna, będąc taka, w ogóle nie może być z Boga? Nie można do niej dokładać tradycji. Co wtedy mamy robić? Gdzie możemy się udać? Jeśli Biblia nie jest boskim pismem, boskim Słowem Bożym, a więc wystarczającym przewodnikiem, doskonałą mapą, to co pozostanie? Nic. Może niektórzy powiedzą wtedy, że mamy wybór w tradycji. I tak w zasadzie bardzo wielu nas odsyła do tradycji, czy to reformowani, czy też rzymscy katolicy. Generalnie jest pełno takich błędnowierców, którzy odsyłają nas do tradycji. Niestety, jest to bardzo nędzny przewodnik, tradycja. Gdybyśmy tylko wyruszyli z tradycją jako przewodnikiem, korzystając z szerokiego pola tradycji, to nasze uszy byłyby atakowane przez 10 tysięcy dziwnych i sprzecznych dźwięków. Spotykamy się być może z tradycją, która wydaje się bardzo autentyczna, bardzo czcigodna, godna szacunku i zaufana, i zobowiązujemy się, że będziemy tylko się jej trzymać, ale zrobiwszy to bezpośrednio, kolejna tradycja przecina naszą ścieżkę, wysuwając równie silne twierdzenia o naszej po prostu pozycji i chwieje naszą pewnością siebie, prowadząc nas w zupełnie przeciwnym kierunku. Tak jest właśnie z tradycją. Umysł jest wtedy oszołomiony i przypomina się to wtedy taka sytuacja ze zgromadzeniem w Efezie, o którym czytamy, że zgromadzili się, nawet nie wiedzieli po co. Chodzi o opisane w 19 rozdziale zbiegowisko, które było przeciwko Pawłowi. Nikt nie wiedział, po co się tam zgromadził. Każdy miał inną opinię. Faktem jest, że przecież jest nam potrzebna tylko i wyłącznie doskonała
treść. A można to tylko znaleźć w boskim objawieniu, które, jak wiemy, wierzymy, można znaleźć między okładkami naszej najcenniejszej Biblii. Jest to prawdziwy skarb. Jak powinniśmy błogosławić Boga za to, że dał nam Biblię? Jak powinniśmy chwalić Jego imię za Jego miłosierdzie, ponieważ nie opuścił swego zgromadzenia, zboru, kościoła, zależnego od po prostu tylko Jego objawienia? Gdyby nie było Jego objawienia, byśmy byli pozostawieni na piaskach ludzkiej tradycji. A więc możemy zapomnieć o tej ludzkiej tradycji i opierać się tylko na stałym świetle Bożym, boskiego, Bożego objawienia. I nie chcemy, aby tradycja pomagała objawieniu. Ja osobiście nie widzę tutaj na to miejsca, żeby tradycja mogła w jakikolwiek sposób pomagać zrozumieniu Biblii. I raczej należy używać Biblii do oceny tradycji. Jeśli już w ogóle mamy się w jakikolwiek sposób zajmować tradycją, zawsze ta ocena tradycji jest negatywna. Okazuje się, że tradycja to są różnego rodzaju niskiej jakości przekazy. I tutaj jest to bardzo ważne, aby trzymać się blisko jasnego światła Słowa Bożego i nie używać w żadnym przypadku jakiejkolwiek tradycji. I też jest bardzo jedna niebezpieczna, zniewalająca rzecz przedstawiona przez wroga Biblii, ale też niestety akceptowana przez zbyt wielu ludzi Bożych. I to jest rzekomo przyciągający argument. No i to jest właśnie to ważne zagrożenie, że to drzewo takie zwodnicze, można by je nazwać drzewem korzyści, jest drzewem, którego gałęzie się szeroko rozszerzają i kierują się właśnie ludzie tylko tym, żeby mieć z czytania Biblii jakąś korzyść. I to daje takie najbardziej kuszące pąki. Ale te pąki okażą się gorzkie jak piołun na końcu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że w żaden sposób nie należy mieszać tradycji ze Słowem Bożym. I nie dajmy się też oszukać przez to kierowanie się korzyścią przy studiowaniu Słowa Bożego. Taka teologia ukierunkowana tylko na własną korzyść czytelnika jest bardzo niebezpieczna, dlatego nie dajmy się oszukać próżną wyobraźnią, że Bóg kiedykolwiek zaakceptuje czyny oparte na pozytywnym nieposłuszeństwie Jego Słowu. To dar, powiedzieli ludzie, gdy śmiało obchodzili proste przykazanie Boże, jak gdyby to Bóg był zadowolony z daru przedstawionego na takiej podstawie. Chodzi tutaj oczywiście mi o sytuację, kiedy byli ludzie, którzy chcieli nie przestrzegać przykazania, aby czcić ojca swego i matkę swoją, i to, co się należało ojcu lub matce, przekazali na dar, w prezencie, na świątynię. To, co się tobie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Ach, jakie to wzruszające oszustwo ludzkie, sprzeczne ze Słowem Bożym. Tak ocenił to Pan Jezus Chrystus. Więc musimy o tym pamiętać, że istnieje ścisły związek między starożytnym korban i
nowoczesnym podejściem ukierunkowanym na korzyść, na to, żeby zawsze być ukierunkowanym na to, aby wynosić praktyczne konsekwencje z Pisma, tak? Czyli, że ludzie twierdzą, że żadna doktryna nie jest ważna, jeśli nie dostrzegam pozytywnych, praktycznych konsekwencji takiej doktryny. Jest to fałszywe podejście. Jest to właśnie fałsz. I to niestety nie jest nic zgoła nowego pod słońcem. Jest to nowoczesny korban. Poważna odpowiedzialność przestrzegania Słowa Bożego zostaje w takim podejściu usunięta pod udającym wiarygodny pretekst korbana. To jest dar. Tak było za dawnych czasów. Korban starożytnych usprawiedliwiał lub usiłował usprawiedliwić wiele śmiałych przekroczeń prawa Bożego, a tak zwana celowość, którą dzisiaj się próbuje przemycić, w naszych czasach zachęca wielu do przekroczenia granicy wyznaczonej przez boskie objawienie. Takim nadużyciem jest na przykład, jak Słowo Boże mówi, że kobieta ma milczeć z Boże, ale są zwodziciele, którzy mówią, że może się odzywać, bo przecież to jest pożyteczne, jak mądra kobieta powie coś mądrego i to jest ku zbudowaniu, ku po prostu radości, ku wielu rzeczach. A Słowo Boże mówi wyraźnie, ma milczeć, czyli że ma milczeć, jak i zakon mówi. Zakon mówił, że tylko z ludem mogła powiedzieć amen i razem z ludem, kiedy lud cały śpiewa, mogła razem z ludem śpiewać. Koniec odzywania w zgromadzeniu. Albo nakrywanie głów. Jest powiedziane, że kobieta ma nakrywać głowę ze względu na aniołów, ale się tym grzechem celowości próbuje mataczyć i uważa się, że na przykład jeśli nie możesz się przykryć, a ma potrzebę serca, żeby się pomodlić, no to niech się modli bez nakrycia, bo modlitwa jest ważniejsza niż posłuszeństwo temu przykazaniu. A to jest nieprawda. Słowo Boże jest taki amen i taka modlitwa jest po prostu bluźnierstwem, hańbieniem głowy i to jest grzech. Modlitwa, która jest grzechem. Taka modlitwa, która jest grzechem, też była związana z osobą Judasza. O Judaszu było powiedziane, a jego modlitwa niech mu będzie poczytana za grzech. Tak samo mężczyzna modlący się w czapce grzeszy. Tak samo kobieta modląca się bez nakrycia głowy grzeszy. I tak samo kobieta prorokująca bez nakrycia głowy grzeszy. Czyli jak mówi, ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. Więc widzimy, że ta celowość, korzyść jako ideologia podtrzymuje najbardziej przyciągające do łamania Słowa Bożego zachęty. Wydaje się, że bardzo miło jest robić wiele dobrego, osiągać cel wielkiej życzliwości, osiągać wymierne rezultaty. Niełatwo byłoby oszacować zniewalające wpływy takich spraw lub ogromną trudność z wyrzuceniem ich poza naszą chrześcijańską praktykę. Ale to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że Słowo Boże jest jedyną podstawą, jedyną gwarancją, jedynym punktem odniesienia, a nie nasze wyobrażenie o tym, czy coś przynosi korzyść. Bo jeżeli byśmy tak podchodzili, to uznalibyśmy razem z Judaszem, na cóż ta strata, przecież wylano taki drogocenny olejek na Pana Jezusa. Na cóż ta strata, można było to rozdać ubogim. Ale to jest błędna droga. Więc nie bądźmy nigdy ulegli pokusom i gdy idziemy wąską drogą posłuszeństwa i spoglądamy na złote pola celowości, korzyści leżące po obu stronach tej wąskiej ścieżki, bo musimy mieć właśnie oko skierowane tylko na Pana Jezusa i na Jego Słowo, a nie na to, czy zdaniem
naszym lub ludzi będzie więcej korzyści, gdy sobie odpuścimy posłuszeństwo Słowu Bożemu. Więc nie ma znaczenia. Nie ma po prostu to, co jest użyteczne czy bezużyteczne zdaniem niektórych. Jest istotne, czy jest to posłuszeństwo. Tak samo by powiedział przecież Saul, że no przecież to jest takie bezużyteczne tyle tych wspaniałych rzeczy zmarnować. Albo Achan znalazł złoto i płaszcz. No szkoda to było zniszczyć, przecież to było obłożone klątwą, ale przecież to takie celowe było, żeby wykorzystać takie wspaniałe rzeczy. Więc jeśli mamy Słowo Boże, mamy w nim objawione fundamenty doktryn chrześcijańskich i mamy się ich trzymać. Nie możemy tych właśnie fundamentalnych doktryn zbawienia stawiać na równi z celowością. Bo spotkałem właśnie takiego człowieka, który powiedział, że nauczanie raz zbawiony, na zawsze zbawiony jest niebezpieczne, jest niepraktyczne, bo zachęca zborowników do letniości. Czyli znowu grzech patrzenia nie na Słowo Boże, tylko na praktyczną użyteczność. Więc jeśli mamy jakąkolwiek ideę, to mamy po prostu zapytać, czy to jest oparte na tym, co mówi Pan, czy też nie to, co mówi Pan. Jeśli to, co mówi Pan, to jest to prawda. Jeżeli jest to oparte na jakichś tam przesłankach celowości, praktyczności, korzyści, no to nie ma to znaczenia. To jest nie chrześcijaństwo, tylko jakaś szkoła biznesu wtedy wychodzi, jeżeli ktoś się kieruje celowością. I tak właśnie jest z tymi utracalnikami, czyli tymi, co myślą, że zbawienie można utracić, bo oni nie kierują się Pismem Świętym, oni się kierują właśnie tego typu przesądami, że to nie jest praktyczne, bo zaraz będzie ktoś, kto jest zbawiony raz na zawsze, no to mu się nie będzie chciało słuchać księdza. Nie będzie dawał pieniędzy na biskupów. Nie będzie posłuszny liderom, pastorom. Więc jak my na nim zarobimy? Więc lepiej głosić utracalne zbawienie i go trochę postraszyć co jakiś czas. Tak samo Świadkowie Jehowy uważają, że zbawienie można stracić. Tak samo Adwentyści Dnia Siódmego, tak samo rzymscy katolicy nawet mają wpisane, że ufanie w to, że zbawienie jest nieutracalne, to jest zuchwała. Ufność, grzech zuchwałej ufności. Tak się nazywa to. Więc widać wyraźnie, że to jest jedna grupa ludzi, którzy odeszli od Słowa Bożego. Muszą po prostu albo nawrócić się do Słowa Bożego, albo zrozumieć, że nie są w żadnym sensie chrześcijanami, tylko są najwyżej buddystami pomalowanymi na chrześcijańsko. Więc trzymamy się tego, co mówi Pan. Jeśli opiera się to na tym, co mówi Pan, to trzymajmy się tego wytrwale. Choć 10 tysięcy zwolenników celowości będzie rzucało na nas ciężkie oskarżenie o ograniczonym umyśle z naszej strony. I bardzo ważne jest, że właśnie tutaj mamy taki ze Starego Testamentu przykład w krótkiej i wyraźnej odpowiedzi Samuela do Saula. Czy tak się Pan kocha w całopaleniach i ofiarach, czy też posłuszeństwie dla głosu Pańskiego? Gdyż posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. I to jest prosta zasada. Słowo Samuela brzmiało: ofiara. Ofiara. Słowo Samuela było tutaj kluczowe. Tak? Czyli, znaczy przejęzyczyłem się. Słowo Saula brzmiało: ofiara, użyteczność. Saula króla. Już o tym mówiłem wcześniej. Natomiast
przeciwne było zdanie Samuela, który mówi posłuszeństwo. I my mamy się kierować posłuszeństwem, nie zasadą użyteczności. I bez wątpienia beczenie owiec i ryczenie wołów było bardziej ekscytujące dla cielesnego takiego człowieka, jakim był Saul, król. I to będzie postrzegane jako znaczące dowody na to, że coś było czynione, bo widać, że jest coś zrobione. Podczas gdy z drugiej strony ścieżka posłuszeństwa wydaje się wąska, cicha, samotna i taka może nawet bezowocna. Ale to gorzkie słowa Samuela miały rację. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. To jest trafna odpowiedź na najbardziej wymownych zwolenników celowości, praktycznej użyteczności. One są najbardziej decydujące, te słowa. Posłuszeństwo. Najbardziej nakazujące słowa. Posłuszeństwo. One uczą nas, że posłuszeństwo jest lepsze. Jeśli musi tak być, aby stać po prostu jako przeciwnik na drodze posłuszeństwa, gdy chcemy osiągnąć najbardziej pożądany cel, przekraczając jasne przykazanie Słowa Bożego, to ten cel nie jest tego wart. Niech nikt nie przypuszcza, że po prostu jest jakaś przeszkoda na drodze posłuszeństwa warta tego, żeby tą przeszkodę uznać. Z dala od tego. Tylko posłuszeństwo. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że liczy się tylko owoc prostego posłuszeństwa Słowu Bożemu. I jaki mamy wzór w naszym błogosławionym Panu Jezusie, który przez 30 lat żył tu w odosobnieniu, znany przez ludzi jako cieśla, ale znany przez uwielbiającego Go Ojca, świętego Boga. To była właśnie doskonała ofiara, którą można porównać z ofiarą całopalną na ołtarzu. Prawdą jest, że mogą one nie znaleźć uznania publicznej uwadze, w tętniącym życiem działaniu człowieka na cele religijne. Ale posłuszeństwo jest widziane w najwyższym poziomie u Boga. Bóg widzi posłusznego. I zostanie to pozytywnie ocenione i ujawnione w odpowiednim czasie. To jest właśnie to, że niebo będzie najbezpieczniejszym i najszczęśliwszym miejscem, w którym usłyszymy o naszej działalności na ziemi. I to jest właściwe miejsce, w którym powinniśmy oczekiwać oceny tego, co robimy. Obyśmy właśnie pamiętali o tym, i podążali naszą drogą posłuszeństwa z całą prostotą, spoglądając na Chrystusa w poszukiwaniu Jego wskazówek, Jego mocy, Jego błogosławieństwa. I oby Jego uśmiech był wystarczający dla nas, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się trzymali Jego słowa i abyśmy nie byli zawstydzeni przy przyjściu Jego. Sługa Chrystusa powinien patrzeć daleko poza ziemskie rzeczy. Wielką sprawą jest dla sługi właśnie posłuszeństwo. Jego celem nie powinno być zrobienie dobrego interesu, ale po prostu robienie tego, co mu powiedziano. To wszystko wyjaśnia i to właśnie czyni Biblię cenną, która jest depozytariuszem woli Bożej dla nas. Chcesz usłyszeć głos Boży? Czytaj Biblię. Chcesz usłyszeć głośno głos Boży? Czytaj Biblię głośno. I to jest właśnie depozytariusz woli Mistrza, do której właśnie uczeń powinien się nieustannie zwracać, aby wiedzieć, co ma robić i jak ma to robić. Ani tradycja, ani też
oportunizm, ani też kierowanie się celowością nie będą działać dla sługi Chrystusa. Najważniejszym pytaniem jest, co mówi Pismo Święte. To wszystko załatwia. Od decyzji Słowa Bożego nie może być odwołania. Kiedy Bóg mówi, człowiek musi się skłonić, zamilczeć. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Jest to kluczowe. To, aby mieć pełne czci przywiązanie do Słowa Bożego. I tego nie da się nigdy wyraźniej podkreślić, zaznaczyć. Często zdarza się, że gdy ktoś jest zdeterminowany przez łaskę do przestrzegania Pisma Świętego, to zostaje przezywany jako dogmatyczny, nietolerancyjny i władczy. I to jest właśnie to, że no musimy mieć to, aby należy czuwać nad naszą naturą, duchem i stylem postępowania, gdy przestrzegamy Słowa Bożego. I pamiętajmy, że posłuszeństwo przykazaniom Chrystusa jest przeciwieństwem władczości, dogmatyzmu i nietolerancji. Nie jest dziwne, że kiedy człowiek potulnie zgadza się na zachowanie swojego sumienia pod opieką po prostu tego sumienia i zaczyna się zwracać uwagę na to, co mają bliźni do powiedzenia i opinia ludzi, to wtedy uważa się go za łagodnego, skromnego, liberalnego. Ale jeżeli taki sam człowiek z taką samą łagodnością się skłoni do tego, żeby być posłusznym autorytetowi Pisma Świętego, to nagle taki sam łagodny człowiek będzie uważany za pewnego siebie, dogmatycznego i ograniczonego. Trudno. Musimy to przyjąć, że tak jest. Niech tak będzie. Czas przyjścia Pana szybko się zbliża. I wtedy posłuszeństwo zostanie nazwane przez Niego właściwym określeniem, czyli posłuszeństwem. I w pełni spotka się z Jego uznaniem i nagrodą. A w tym momencie oczekiwania ci, którzy są wierni i posłuszni, muszą zadowolić się czekaniem. A czekając na to, muszą być zadowoleni nawet wtedy, kiedy muszą pozwolić ludziom nazywać ich, jak się tym ludziom podoba. Pan zna myśli człowieka, że są marnością. Musimy jednak dojść do prostu tego przekonania, że tylko Pismo Święte jest podstawą naszej radości, naszego bezpieczeństwa. I jest też jeden wrogi wpływ, przeciwko któremu miłujący Pismo Święte będzie musiał działać, być odporny na niego. I tym czymś jest racjonalizm. Racjonalizm, przewaga rozumu człowieka. Wierzący Słowu Bożemu człowiek będzie musiał znieść ataki tego wroga racjonalizmu. I podejmując najbardziej niezachwianą decyzję posłuszeństwa Słowu Bożemu. Bo racjonalizm niestety zakłada, że ma prawo osądzać Słowo Boże i decydować o tym, co jest, a co nie jest godne Boga i wyznaczać granice natchnienia. Zamiast pokornie pokłonić się autorytetowi Pisma Świętego, który to autorytet nieustannie po prostu jesteśmy poddani Słowu Bożemu i niestety ślepy, racjonalny rozum nigdy nie będzie mógł nadążyć za objawieniem i dlatego z dumą stara się przeciągnąć Pismo Święte na jego poziom. Jeśli Biblia przedstawia coś, co w najmniejszym stopniu zderza się z wnioskami racjonalizmu, to zdaniem racjonalistów musi być w tym piśmie jakaś wada.
w ten sposób racjonalizm atakuje, że uważa, że Bóg jest wyłączony ze swojej własnej księgi. Jeśli mówi cokolwiek, co biedny, ślepy, zdemoralizowany, racjonalny rozum nie może pogodzić z jego własnymi wnioskami, które to wnioski, jak można zauważyć, nierzadko są najgorszymi absurdami. To jest po prostu problem racjonalizmu i należy od tego racjonalizmu być jak najdalej. On się niestety wkrada wśród wierzących. Racjonalizm pozbawia nas jedynego doskonałego standardu prawdy i prowadzi nas w sferę najbardziej ciemnej, ponurej niepewności. Tym też się kierują utracalnicy, racjonalnością. I to jest kolejny błąd. Racjonalizm stoi właśnie za tą niepewnością tych, którzy uważają, że zbawienie da się utracić. A zbawienie nie da się utracić, bo tak mówi Pismo Święte. I ten racjonalizm stara się podważyć autorytet Księgi Bożej, której możemy znaleźć prawdę i tylko prawdę. Możemy wierzyć Biblii we wszystko. A niestety racjonalizm przenosi nas w pole spekulacji, a w tym polu nie możemy być niczego pewni. Pod panowaniem racjonalizmu dusza jest jak naczynie, które ma dziurki popękane i nie jest niestety bezpieczny taki stan. I to jest właśnie zagrożenie uniwersalnego sceptycyzmu, który korzysta z racjonalizmu jako swojej siły napędowej. I niestety nie możemy spodziewać się przekonać dogłębnego racjonalisty, nawet jeśli taki powinien być skłonny do zbadania swoich po prostu rzeczy. Prawda nie boi się rewizji, ale niestety racjonaliści nie dają się przekonać, dopóki nie uwierzą. Nie możemy oczekiwać, że osiągniemy go, stosując nasz sposób myślenia. Tak samo nie przekonamy zwolenników celowości, praktycznej użyteczności, bo oni też są fanatycznymi zwolennikami tego i dlatego będą zawsze uważali, że zbawienie jest utracalne. Nie dlatego, że Pismo Święte mówi, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że zbawienie jest nieutracalne, ale oni, kierując się tym bożkiem celowości, którego postawili wyżej nad Boga Jahwech, uważają, że no skoro łaska jest taka niepraktyczna, to trzeba zakon wprowadzić, prawo i bić zborowników biczami 39 uderzeń bez 40 bez jednego. Tak samo wielbicieli tradycji nie da się pozyskać, dlatego że oni po prostu mają bożka tradycji w swoim sercu. Oczywiście są różne warianty. Zwolennicy tradycji, celowości i racjonalizmu za jednym zamachem mogą razem mieć te wszystkie trzy powikłania naraz, trzy współistniejące choroby naraz. I nie jest moim celem i nie mam na tyle wolnego czasu ani przestrzeni, aby z nimi argumentować. Nie chcę ich przekonywać, bo zależy mi jedynie na chrześcijaninie, który uwierzył Panu Jezusowi, lub człowiekowi, który wie, że jest zgubiony i musi uwierzyć Panu Jezusowi. To są dwie grupy, które mnie interesują do osiągnięcia. Czyli jeżeli ufasz Biblii, to gorąco pragnę, aby słowa Biblia i jej wystarczalność i jej nadrzędność były wyryte głębokim i szerokim pismem na tabliczce Twojego serca. I czuję, że mam uroczysty obowiązek wykonywania w chwili obecnej, w której zabobon, celowość i racjonalizm działają tak jak wielu innych agentów diabła w jego wysiłkach, by wyssać podstawy naszej świętej wiary. Jesteśmy winni tej błogosławionej
sile natchnienia, z którego zaczerpnęliśmy strumienie życia i pokoju, aby znieść nasze słabe świadectwo i to świadectwo po prostu ujawnić, nawet jeżeli ono ma niewielką moc. To musi ono być trwałe, musi być oparte na autorytecie Bożym i skoro jest nasze przekonanie oparte na boskiej wystarczalności, na każdą potrzebę, czy to indywidualnego wierzącego, czy też zgromadzenia kościoła, zboru, zbiorowo, to jest kluczowa rzecz, żebyśmy o tym pamiętali. Więc, drogi przyjacielu, staraj się pamiętać i nadać Pismu Świętemu wyższą wartość niż kiedykolwiek wcześniej. A jeżeli spotkasz któregoś z nich, którzy cię napastują w natarczywych wyrażeniach, czy to tradycji, czy oportunizmu, czy racjonalizmu, to musisz pamiętać, że wystarczy, żebyś im przedstawił, co mówią niebiańskie wyrocznie. I nie jest twoją rolą walczyć z nimi cieleśnie. Duch Święty jest wszechobecny i wystarczy, że będziesz się trzymał Pisma Świętego i będziesz wydawał świadectwo prawdzie. I na tym, że Pismo Święte ma nadrzędny autorytet, oparta jest właśnie nasza pewność zbawienia, że kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony jest. Niech Duch Boży, autor Biblii, wytworzy po prostu w każdym czytelniku Słowa Bożego gorliwszą miłość do Biblii i niech On rozszerza naszą znajomość zawartości Słowa Bożego w celu pełniejszego poddania się Jego naukom we wszystkim, aby Bóg mógł być bardziej uwielbiony w nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nasza nieutracalność zbawienia stoi i upada razem z wiarygodnością Biblii. Ponieważ Biblia jest wiarygodna i w pełni wystarczalna, to mamy pewność, że zbawienie jest nieutracalne. Była to 49. część serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, zbawienie jest nieutracalne. Zbawienie jest wieczne, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ponieważ Biblia jest wiarygodna. Czytaj Biblię, Słowo Boże, niech ci Bóg błogosławi. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, na przykład taki egzemplarz, to zachęcam do kontaktu. Mój numer telefonu 739-089-088. Można też wysłać SMS-a na ten numer. Można też wysłać e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać na tradycyjny adres czytaj.biblie@31-63500 Ostrzeszów. Niech Bóg ci błogosławi.